W poprzednim odcinku z Palionowa odkryliśmy, że Świrus nadal żyje i dodatkowo ma Kamień Nieskończoności. Przyszedł czas na to, żeby spróbować się z nim jakoś dogadać. Siemanko wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jesteśmy oczywiście tradycyjnie jak codziennie o godzinie 19:19 na Palionowie. Jak widzicie, tutaj jestem, już sobie skaczę koło mojej wyspy, prawda? W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że to jest idealny moment na to, żeby spróbować dogadać się ze Świrusem, ponieważ Świrus ma mój kamień. On za bardzo chyba sobie nie zdaje sprawy z tego, co tutaj się dzieje, chociaż mimo wszystko ostatnio pokazał tutaj pewną rzecz tam na dole, co tutaj jest w tym wszystkim. Tu w ogóle mamy jeszcze tą strzykawkę po Venomixie. Musimy... ja w ogóle nie wiem, gdzie jest Venom, tak swoją drogą. To on w ogóle znikł, nie wiadomo, gdzie on jest totalnie, więc to już też ciekawa sytuacja. No ale w każdym razie, chciałbym dogadać się jakoś ze Świrusem. Jakoś, wiecie, na zasadzie, że odda mi moje supermoce, a kamień sobie może zatrzymać i niech go pilnuje dalej, ale na przykład, żebym ja miał supermoce, którymi będę mógł walczyć razem z Dave'em, który, no nie ukrywam, ale ma rękawicę, która nie jest do końca bezpieczna. Zejdźmy sobie tutaj na dół i uwaga, to miejsce ukrywał przede mną, przed wszystkimi ukrywał Świrus. Ja nawet nie wiedziałem totalnie, że to tutaj w tym miejscu jest, co to totalnie dodatkowo potęguje całe w ogóle odczucia tego wszystkiego. No ale są tutaj miejsca na kamienie. Jest równo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć kamieni, a jak pamiętacie, na wyspie Venoma było coś takiego, jak był taki napis jak jeden z sześciu. I podejrzewam, że chodzi tutaj właśnie o te kamienie. Że Venom będzie chciał zdobyć te kamienie, ale jedna rzecz mnie bardzo, bardzo zastanawia. Skoro Venom wyszedł z Dave'a, Dave ma rękawicę, Venom nie ma tej rękawicy, to kogo tu się obawiać? Dave'a czy Venoma? Nie mam zielonego pojęcia. To chciałbym jakoś, prawda, nie wiem, oszacować, jakoś dowiedzieć się tego. I też chciałbym przede wszystkim pogadać ze Świrusem, albo przynajmniej zostawić mi jakąś wiadomość, bo nie wiem, czy go spotkamy, w której spytam się go po prostu, czy on jakoś współpracuje z Dave'em, czy ma jakieś plany, czy o co chodzi i tak dalej. No bo sytuacja no nie jest zbyt kolorowa, więc w tym momencie ja, prawda, wychodzę na zewnątrz, idziemy jakieś tabliczki ogarnąć i polecimy do wyspy, znaczy do wyspy, do bazy Świrusa, czyli tej tradycyjnej bazy, która jest tam za tą kopułą, za starym Palionowem. I tam mam nadzieję, że uda nam się, no, albo go spotkać, albo z nim pogadać, chociaż zobaczymy, to się wszystko okaże. Przede wszystkim ja jedyne, czego potrzebuję, to tabliczek, bo... no nie będę ukrywał, nie przygotowałem się do odcinka i tabliczek sobie nie ogarnąłem. Książek... czy książkę? Albo może mu książkę zostawimy. Dobra, co to jest? A nie, to są objawy. Czekajcie, czy każda książka to są objawy? Kamień bólu, jeden z cięższych. Dobra, to jest wszystko, o czym wiemy. Karta przysługi Dave'a, to jest też bardzo cenna książka. Tego też nie ma co, to musimy zostawić. Teraz została nam ostatnia książka. Witaj Szczypson, dziki, że Venom jest, tylko tego potrzebowałem, by stać się kimś... Dobra, to jest od Venoma, tej wiadomości nie chcę pamiętać. Pora ją usunąć. Nie wiem, co się dzieje z Venomem, ta wiadomość już nam się nigdy nie przyda. Więc w tej książce zostawimy wiadomość, którą... znaczy, w tej książce nie którą wiadomość, tylko zostawimy wiadomość... Świrusowi, na którą mam nadzieję, że jakoś on mi odpowie. W każdym razie teraz jedyne, co musimy zrobić, to dostać się na wyspę mojego klona, zabrać sobie jakąkolwiek łódkę i po prostu tą łódką przedostać się na stare Palionowo, do starego miejsca, w tamtym, tam gdzie prawda Świrus dalej ma bazę, w której w ogóle, to jest swoją drogą ciekawe, czy on tam dalej jakby żyje, czy on tam dalej w ogóle cokolwiek robi, czy co, bo ja go strasznie dawno nie widziałem. Znaczy w sumie, nie no, dobra, inaczej, widziałem go wczoraj, znaczy tak, wczoraj, ale to był pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, kiedy go nie widziałem, więc ja jestem ciekaw, czy tam w ogóle się coś zmieniło. Nic nie znaleźliśmy, ale nie mam pojęcia, co tam może być pod ziemią, więc to też jest ciekawa sytuacja. W każdym razie płyniemy w tamtą stronę, ale zanim dopłyniemy, to ja w tym momencie poświęcę ten czas na to, żeby zachęcić was do tego, żeby zostawić łapeczkę w górę. Łapka w górę jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ dzięki łapkach w górę, prawda, coraz więcej osób może oglądać te filmy i razem z nami się tutaj świetnie bawić. A dodatkowo, jeżeli ty jesteś tutaj nową osobą, a tych osób nowych tutaj jest całkiem sporo, mnóstwo osób ogląda bez subskrypcji, to koniecznie zostaw subskrypcję tam na dole, żeby być na bieżąco. O kurczę, już jesteśmy przy tym brzegu. Ja cię sunę jak szybko. Ale wracając, już zostaw subskrypcję na dole, spraw, żeby ten czerwony przycisk stał się szary i w ten sposób będziesz na bieżąco z każdym filmem, który wrzucę, a przypominam, przez cały grudzień wrzucam dwa filmy dziennie na ten kanał, a jeden film na plusa, więc bardzo warto. Słuchajcie, wskażcie mi innego twórcę, który tyle filmów dziennie nagrywa, poza Dave'em, który wiadomo ze mną ten challenge się podjął, więc wskażcie mi takiego twórcę, bo ja takiego nie znam. Dobra, musimy się dostać na kopułę, to jest najszybszy sposób i nie powiecie mi, że nie, to jest najszybszy sposób, ponieważ mimo tego, że wchodzimy pod górę i niby teoretycznie się nie przemieszczamy w tym momencie, to jednak daje nam to niesamowitą przewagę, ponieważ gdybyśmy to mieli obiegać dookoła, to bym zwariował. Przysięgam, zwariowałbym.
Dobra, a tu, prawda, im wyżej, tym łatwiej jest się dostać, więc tutaj już jesteśmy prawie, że na samej górze. Już jesteśmy tuż. Dobra, i to już jest ten moment, w którym jesteśmy na samej górze. No i teraz wystarczy się tam przestrzelić. Tu, pum, pum. Jakoś tak do krawędzi jak najbardziej. Dobra, gdzieś w tym miejscu. I teraz lecimy w tamtą stronę. Uwaga, czy... Jestem ciekaw, czy kiedykolwiek w ogóle uda mi się dolecieć aż do tej bazy Świrusa. Uwaga, teraz czy to będzie ten moment, gdzieś nam uda idealnie odbić od... Chyba idealnie się uda. Uwaga. No, prawie. No, idealnie nie będzie się nigdy dało, bo nie ma takiej mocy flaków, żebyśmy mogli się tak podbijać. Ale to był zdecydowanie jeden z lepszych skoków, jaki wykonałem w to miejsce. Dobra, jesteśmy w bazie Świrusa. I... Nie lubię tu być. Nie lubię tu być, bo tu są dziwne rzeczy. Tutaj pierwszy raz, tu kamień mi odebrał. Ogólnie kiepsko wspominam to miejsce. O, tu są te tabliczki, co już raz je czytaliśmy. Świrus, wiem, że tu jesteś, oddaj mi kamień. No to wszystko wskazuje na to, że to Dave właśnie chciał ten kamień odzyskać. Tu jakieś zawodniki, prawda, sympatyczne, niedobre. O kurde, ale co tak późno dopiero zacząłeś bić? Dobra, okej, skoro tak się bawimy, no to niech wam będzie. Dobra, sytuacja jest taka, jaka jest. I teraz tak. Możemy szukać jakichś tutaj, prawda, ukrytych przejść. Ja wiem, że tu jest jedno przejście. Już je sprawdzałem raz. Tu nic nie ma, ale to podejrzanie wygląda. W sensie... Jest ryzyko, że tu coś może być w sumie tam pod tym. Ale... Ale teraz tego nie sprawdzę, bo tam jest za dużo potworów. Ten w ogóle wpływają do góry chyba. Dobra, nieważne, ja stąd uciekam. Nie chcę tutaj przebywać, nie chcę, nie mam takiej potrzeby. Zamurowujemy to. Idziemy na dół coś przeszukać. Tu ten w ogóle stół do jakichś kurde obrad. Pytanie, czy krzesła mają znaczenie? Tu rozumiem, że siedzi Świrus, no bo to w końcu Świrus. Ale raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Siedemnaście krzeseł, odjąć jedno, to jest w takim razie po osiem po jednej stronie, trzy, tak, po osiem po jednej stronie, czyli to jest tak jakby oskarżony, rada 16 i Świrus. Tak to mniej więcej wygląda. Tak jakbym to miał jakoś zwizualizować. No ale to nieważne, nie wiem totalnie o co chodzi z tym stołem, czy on ma jakieś znaczenie. Te trumny to są dla mnie zagadką już od bardzo dawna. Totalnie nie mam pojęcia co w nich jest i chyba nie chcę wiedzieć, więc... Ja znów idę po prostu, nie chcę nic wiedzieć. To. Ten szkielet, ten dzwonek. Totalnie nie mam pojęcia, klatka, w której nikogo nie ma, do niej nawet nie można wejść. No, nie ma to tamto... Nie ma to tamto po prostu. Te armaty, do czego one mu były, nie mam pojęcia. On to w ogóle zamurował. Teraz to widzę, przecież tutaj to było rozwalone, on to zamurował. Dobra, ale jazda. Nie wiem nawet kiedy on to zamurował. No i dobra, i tu jest przejście do starego Palionowa, które wiemy, że jest po prostu nie do przejścia. Ale wróćmy na górę, ponieważ tam musimy zostawić wiadomość Świrusowi. Tam w tej książce zostawimy wiadomość, której mam nadzieję, na którą mam nadzieję, że nam odpowie. I mam nadzieję, że podejdzie do tego na poważnie, bo jeżeli nie... To możemy mieć mocno przekichane tym, co tutaj się dzieje. Więc lepiej, żeby wziął to na poważnie. O nie, najgorzej, bo nie mam z czego zrobić skrzynki. Czy tutaj jest jakieś drzewo w okolicy? Wydaje mi się, że tam gdzieś na górze... O, jest nad nami drzewo. Dobra, czekajcie, zróbmy taki trik. Jak to mi się uda... O, nie tak to miało wyglądać. Dobra, lecimy. Jak już wyskoczyłem, to już trzeba polecieć tam i tak po to drewno, żeby zrobić sobie tą skrzynkę. Więc, o kurczę, czekajcie, tu jest jakaś blokada. Coś mi blokuje głowę, nieważne. Tutaj wschodzimy, rozwalamy sobie tutaj, prawda, sympatycznie drzewo całe. Znaczy może nie całe, albo jak już ścinamy, to już nie będziemy tutaj, prawda, wydziwiać. Zbijmy całe drzewo. Aj, ostatni blok, to jest chyba ostatni. Tak go wykopiemy, uwaga. O, dobra, wykopane. I robimy szybko sobie crafting, z którego sobie zrobimy, prawda, skrzynkę, w której mu zostawimy tą Co ja robię? Robimy tak, skrzyneczka, o nie, co ja robię? Skrzynka, tu, tak, to wystarczy, bierzemy ten crafting, po co on tutaj ma być, może nam się jeszcze kiedyś przyda. I lecimy z powrotem, teraz pytanie, czy ja tam skoczę? Oczywiście, że nie, to by mi się, to by było zbyt piękne, ale... Dobra, uwaga, i uwaga, trik. Jo, udało nam się, dobra, jestem koksem. Dobra, i teraz tak, musimy tą skrzynkę, ja mu tak perfidnie ją zostawię przed twarzą. Aha, nie mogę tu postawić nic, tak? Dobra, czyli jednak zmiana planów. Na jego krześle. O kurczę, siadłem. Dobra, nie jesteśmy w stanie tutaj go tak zostawić. To jak wejdzie po schodach tutaj, znaczy po tej drabinie, to na pewno to zobaczy. Zostawiamy tak, tabliczka. Napiszmy wiadomość od Szczypsona. Coś takiego. To jest dobry ten. I teraz piszemy książkę, uwaga. Drogi Świrusie, mamy problem, ponieważ
Potrzebuję moich mocy, by zwalczyć Venoma i Dave'a. Oni chcą zdobyć 6 kamieni, dzięki którym zniszczą Palionowo. O nie, jak ja to napisałem. Palionowo. Więc okaż serca i oddaj mi moce, bym mógł uratować wszystkich. Uratować wszystkich. Pozdro. Szczypson. Dobra. Gotowe. Zostawiamy tę wiadomość Świrusowi i zobaczymy, co on z tym zrobi. Czy on w ogóle na to odpowie, czy on w ogóle podejdzie do tego na poważnie, czy się przejmie, czy nie. Ja wracam w tym momencie z powrotem na moją wyspę, chillować sobie, prawda, bombę. A wam dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się na następnym odcinku jutro rano o godzinie 10, o 14 o 14 na kanale Szczypson Plus i o 19.19 tradycyjnie wieczorem tutaj na Palionowie na tym kanale. Trzymajcie się, na razie, pa pa!